Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witajcie serdecznie w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Moi drodzy, z racji tego, że tych odcinków Q&A już było naprawdę sporo i chyba robimy je od ponad roku, to jeżeli są jakieś pytania, które się powtarzają, to ja na nie czasem gdzieś tam zwrócę uwagę na to, gdzie poszukać informacji, natomiast nie jestem w stanie fizycznie na nie nawet odpowiadać w komentarzach, bo tych komentarzy od Was naprawdę jest bardzo dużo, zresztą bardzo się z tego cieszę. Natomiast po prostu bardzo Was proszę, jeżeli jest jakiś problem, to najpierw poszukajcie, czy przypadkiem w moich poprzednich odcinkach nie znajdziecie na niego odpowiedzi, bo naprawdę jest już tych pytań, na które odpowiedziałam, bardzo, bardzo dużo, na pewno kilkaset. No dobrze, to przechodzimy do dzisiejszych pytań. Pierwsze pytanie od Natalii. Czy mając insulinooporność i Hashimoto nie mogę być na low carb, a jestem skazana na keto? Pytam już pod kątem ewentualnej, to byłby cud, ciąży. Moja droga, po pierwsze, w ogóle nie jesteś skazana na keto i nie musisz nawet być na keto mając insulinooporność czy Hashimoto. Moim zdaniem jest to bardzo często dobra metoda na poradzenie sobie z tymi chorobami, ale nie jest to konieczność, to pierwsze. Po drugie, jeżeli ktoś czuje, że jakby na keto jest dla niego bardzo ograniczające i jest na nie skazany, to też nie jest dobra droga. Ja nie jestem na keto dlatego, że czuję się tutaj w jakiś sposób mocno ograniczona, tylko jestem na keto dlatego, że dzięki temu stylowi żywienia czuję się dużo lepiej niż w jakimkolwiek innym stylu żywienia wcześniej. Więc jeżeli ktoś źle się z tym czuje, to albo niech zrezygnuje i znajdzie jakby taki sposób żywienia, który będzie dla niego optymalny, albo niech sprawdzi, czy nie popełni jakichś błędów, albo czy może za bardzo, nie wiem, ortodoksyjnie wręcz podchodzi do keto i ma za duże ograniczenia, bo naprawdę ketoza nie jest niczym strasznym. Natomiast przypuszczam, że jakby też pytasz właśnie o to low carb, więc w ogóle jeżeli na przykład chcesz stanem ketozy, tym, że u Ciebie wytwarzane są w organizmie ciała ketonowe, poradzić sobie lepiej z insulinoopornością czy Hashimoto, to bardzo często też tutaj pojawia się PCOS i jeżeli piszesz o ciąży jako o cudzie, to być może Ciebie PCOS też dotyczy i to, jeżeli o tym może nawet nie wiesz, to warto sprawdzić, bo zespół policystycznych jajników bardzo często idzie w parze z insulinoopornością, a także Hashimoto i w takim wypadku rzeczywiście dieta ketogeniczna naprawdę pomaga pod wieloma względami. Ale jeżeli w trakcie chcesz sobie to zmienić na low carb, ja nie widzę przeszkód. Jeżeli tylko się będziesz dobrze czuła, nie zależy Ci już na stanie ketozy, a jeżeli zajdziesz w ciążę, czego Ci życzę, bo widzę, że jakby chyba tego chcesz, to zdecydowanie wręcz ja zalecam zwiększanie stopniowe tych węglowodanów, bo ciąża to nie jest czas na dietę taką stricte ketogeniczną u większości kobiet. Pytanie od Szymona. Joanno, dzięki za odcinek. Mam zapytanie. Czy w przypadku, gdy ktoś nie chce przejść typowo na keto z różnych przyczyn, ale ogranicza spożycie węglowodanów do możliwego minimum, to organizm będzie potrafił pobierać energię z tłuszczów dostarczanych z diety? Czy przy takim low carb olej MCT też się sprawdzi? Drogi Szymonie, zdecydowanie tak. No bo jeżeli tak by nie było, to osoby, wszystkie osoby, które jedzą tłuszcze i jedzą też węglowodany i jedzą białko, no co one by z tym tłuszczem robiły? To nie jest tak, że cały tłuszcz, który jemy, nam się zamienia w tkankę tłuszczową. Natomiast na pewno efektywniej robimy to, jeżeli jesteśmy albo zaadaptowani do ketozy, albo po prostu mamy elastyczność metaboliczną, czyli no zazwyczaj elastyczność metaboliczną mają osoby, które nie mają nadwagi ani otyłości. Sama nadwaga i otyłość już świadczy po części o tym, że tej elastyczności nie ma. Natomiast to nie jest jedyny wyznacznik. Więc jeżeli jesteś elastyczny metabolicznie, to spokojnie będziesz korzystał również z tych tłuszczów, a olej MCT
się jak najbardziej sprawdzi. W ogóle olej MCT ma bardzo fajne właściwości przeciwzapalne. On jest w łatwy sposób właśnie wykorzystywany jako energia. On jest też polecany przy różnego rodzaju problemach z trawieniem, jak na przykład przy SIBO, bo właśnie dzięki temu, że jest tak łatwo trawiony, to nie obciąża za bardzo naszego układu pokarmowego, który tutaj mógłby sobie nie poradzić z jakimiś innymi tłuszczami. Więc olej MCT nie tylko na keto może być z fajnym efektem wykorzystywany. Natomiast jeżeli Ty ograniczasz węglowodany do możliwego minimum, pytanie, co to jest to minimum, ale przypuszczam, że nawet w tym stanie ketozy będziesz, bo ketoza to nie jest 20 gramów węgli. Naprawdę uważam, że pojęcie dieta keto, czy keto styl życia, który chyba wolę od diety, jest jakby duży. Jest tam miejsce nawet na banana, jest tam miejsce na lody i na różne inne produkty i nie powinniśmy tak wąsko na to patrzeć. I wiem, że być może są teraz osoby, które już się tam pukają w głowę albo już zaczęły pisać jakiś negatywny komentarz albo dawać łapkę w dół, ale tak, uważam, że takie ortodoksyjne podchodzenie do jakiegokolwiek tematu, również do diety i również do diety keto, nie jest dobre, no chyba, że ktoś potrzebuje pozostawać w ketozie klinicznej, bo jest chory. Chory na konkretne dolegliwości, które sprawiają, że po prostu dla niego stan ketozy jest najlepszym wyjściem, stan wysokiej ketozy, takiej klinicznej, albo wręcz jest koniecznością. W przeciwnym wypadku, pod kątem takiego dobrego samopoczucia, pod kątem redukcji wagi, kognitywnym, naprawdę keto to nie jest po prostu 20 gramów węgli albo 25 i nic poza tym i wykluczenie wszystkich węglowodanów, wszystkich produktów, które z natury nie są zaliczane do ketogenicznych. Tutaj naprawdę możemy znacznie więcej i powinniśmy to dopasowywać do siebie i nie czuć się więźniami po prostu ketozy, bo to nic dobrego. Pytanie od Bernadety. Pani Joanno, bardzo cenię sobie Pani uwagi o zdrowiu. Bardzo mi miło, Pani Bernadeto, dziękuję. Znajduję tu odpowiedzi na wiele swoich pytań. Jestem na keto 10 miesięcy, jestem insulinooporna. Nie schudłam ani kilograma. Jak zaczynałam w marcu 2021 roku, insulina była 13,5, glukoza 10. I tutaj teraz Pani Bernadeta podaje kilka swoich wyników i może przejdźmy do lutego 2022, czyli jakby po roku, i to jest jakiś no, chyba najświeższy wynik, insulina 17, glikemia 101, czyli wygląda na to, że ta insulina wzrosła po roku stosowania diety ketogenicznej. I mam jeszcze wynik z 15 lutego hemoglobiny glikowanej wynosi 5,63, czyli wysoko dość, średni poziom glukozy 114,9. Nie chciałabym rezygnować z diety ketogenicznej, boję się przytyć. Co mam robić? Czy moja insulinooporność się unormuje? Co muszę zmienić? Co robię nie tak? Pani Bernadeto, tutaj przyczyn może być wiele. Nieczęsto zdarza się, że ta insulina rzeczywiście idzie w górę, bo zazwyczaj ona się ładnie obniża. Ale może u Pani... Przypuszczam, że u Pani problem już jest od dłuższego czasu. To mi wygląda wręcz na cukrzycę, która już była wcześniej. I w takim wypadku pod kątem poziomów glikemii rzeczywiście one czasem idą w dół powoli. Natomiast jeżeli chodzi o insulinę, to nie zawsze samo przejście na keto wystarcza, bo to też zależy od tego, jaką my mamy indywidualną reakcję glikemiczną na różne grupy produktów. I tutaj polecam zobaczenie mojego filmu w tytule, tam jest Biohacking. To jest film o sensorze takim, gdzie monitorujemy naszą glikemię non-stop przez 14 dni, bo każdy z nas może mieć inną reakcję glikemiczną na różne produkty. I jeszcze polecam zapoznać się z terminem indeksu insulinowego, ponieważ jest wiele produktów, które są zaliczane do produktów ketogenicznych, które mają wysoki indeks insulinowy, chociażby nabiał. Dlatego być może Pani żywienie, mimo tego, że jest ketogeniczne i ma Pani ciała ketonowe, więc jakby jest Pani w stanie ketozy, ale to żywienie nie jest optymalnie skonfigurowane pod Panią. Ja układam trochę inne jadłospisy dla osób, które mają insulinooporność, a inne dla osób, które jej nie mają. Inne jadłospisy są dla osób, które mają chorobę autoimmunizacyjną i to jeszcze zależy jaką. Inne są jadłospisy dla osób, nie wiem, bardziej aktywnych. Także ketoza, dieta keto nie jest jakby jedna.
też ją należy dopasować do danej jednostki chorobowej. Nie jestem w stanie dokładnie Pani powiedzieć, jakby tutaj na YouTubie, co ma Pani jeść. Natomiast no, na pewno skoro przez rok nie ma efektów, to znaczy, że trzeba coś zmienić i najwyższy czas na to. Trzymam kciuki. Dobrze, moi drodzy, to tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za ten wspólny czas i do zobaczenia za tydzień w kolejnym Keto Q&A. Pozdrawiam ciepło, cześć!